I to z mojej małej kuchni. Dzisiaj po pokoze szybko recepta, szybko. Jak zrobić takie fajne zakąski, luksusowe zakąski z ogórka i z tuńczyka. I już wam pokazuję, co potrzebujemy. Do naszej zakąski będziemy potrzebować ogórek. 10 takich grubszych plasterków ogórka, trzeba na skos pokroić. Tu ma 70 g masła, masło musi być miękkie. Puszka tuńczyka, zalewie w sosie własnym. Marynowane grzybki. Z tych marynowanych grzybków potrzebujemy takie malutkie, bardzo malutkie. Ja użyłam jedna puszka, połowa zjadła tych dużych, a te małe zużyję. Wezmę się potem trochę do dekoracji pietruszka albo koperek, no tanio do dekoracji. I pomidory do dekoracji się weźcie też, tak, to zaczynamy. Nie wiem, czy majonez będzie, jak pół szklanki majonez, ma być gęsty majonez. I obiera to, co mam. No, musimy te masło w malakserze uwić na bardzo bardzo puszystą masę. Tuńczyk się teraz odcedzam. Dobra, te masło pana teraz ubijać. A potem do tego tunfisza, tego tuńczyka i dalej pana ubijać. Dobra, ty nie szło tego ubić, tak jak pisało w przepisie. Co? Mi kąs tu ochotny. Musiałam takim innym sprzętem zrobić. Teraz te masło przełożę na żołd. Teraz do tuńczyka tutaj. I majonez. Pół szklanki majonezu. Teraz ucieramy dalej. Jak macie taki mały malakser jak ją, to musicie tak często otwierać i na dół to pociskać. Tak, ta masa ma wyglądać. Ja się tu teraz przyprawia pieprzy, papryku i trochę chili tudum. Tak, masa gotowa. Teraz to się przełożę do takiego woreczka z taką gwiazdką. Ja to kupiłam w DM-ie ostatnio, z takim adapterem tu jest. Fajne te i woreczki były do tego i 5 chyba końcówek. Bardzo fajne. Przełożę to do woreczka, ta masa całą i słodzę tak 20 minut, żeby było trochę fest się zrobiło. Myślę, że się zrobi. W czasie się pokroja ogórka, tak gdzie na centymetrowe plasterki. Musicie na skos kroić. Położa się na talerz. Po 20 minutach możemy szprycować. W czasie tutaj pomidory pocięła już. Tyle mi zostało, jeszcze chyba starczy na 5 sztuk. Teraz te malutkie grzybki. Ja przysuję teraz trochę koperki. Mi się wydaje, koperek pasuje lepiej do ogórku. Wyglądają moje zakąski. Serwować, no, zaraz, póki ta masa nie będzie za miękką. Ja się tu szczela foto na Facebooka i zaraz się jedna zjem. Tu się jedna zjem. Pyszna. Tak, dobre jest. Myślę, że wam się recepta podobała. I do następnego razu. Cześć!